RDN Nowy Sącz. Nowy Sącz. Region jest nasz. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Dzień dobry moim i Państwa gościem, wójt gminy Korzenna, Leszek Skowron. Dzień dobry Państwu. Czy burmistrz, prezydent, wójt powinien mieć grubszą skórę? Czy pan ma grubszą skórę niż przeciętni zjadacze chleba? No ja jestem takim samym człowiekiem jak każdy i na pewno taka ocena no, nie jest do końca sprawiedliwa, dlatego że jeżeli są argumenty za, to oczywiście to powinno się je rozpatrywać. Czyli jeżeli wójt, burmistrz, prezydent rzeczywiście w czymś naruszył przepisy, zaniedbał coś i tak dalej, to jak najbardziej. A jeżeli nie, no to dlaczego obrzucać kogoś niesłusznie próbuję za pana tokiem nadążyć i zastanawiam się, czy pan wie, dlaczego zadałam takie pytanie. No bo słuchałem, jadąc do RDN, słuchałem wiadomości. Sędzia Paweł Poręba, to w takim razie powiem teraz słuchaczom, którzy być może przed ósmą nie mieli włączonego naszego radia, pouczył burmistrza Piwnicznej Zbigniewa Janeczka i jego zastępcę Mariusza Lisa, że prawo do swobodnej krytyki władzy to fundament demokracji, a każdy obywatel, a tym bardziej radny, ma prawo do zadawania pytań. O tym dzisiaj Krakowska pisze. Panowie burmistrzowie, cytuję teraz pana sędziego, muszą mieć grubą skórę i świadomość, że sprawowanie funkcji nie jest łatwe i przyjemne. Ja nie chcę tego oceniać. Ja bym się zapytał pana sędziego, czy chodzi o grubą skórę, czy może nierówne traktowania. Podobno prawo jest równe dla wszystkich, tak? Trzeba by było pewnie rozważać ten przypadek. Nie wiem do końca, o co chodzi, natomiast... Ale ogólnie jesteście narażeni, wy samorządowcy, na krytykę zwiększoną i jesteście do tego przygotowani? Jesteśmy. Ja często na przykład... Patrzy się wam na ręce. Patrzy się nam, ale nie tylko. No, czasem po prostu to jest kwestia interpretacji danego zdarzenia. Na przykład ktoś jest zdania, że pewna inwestycja, na przykład remont drogi, nie powinien być w tym miejscu, tylko w innym miejscu. I to jest na przykład powód do krytyki. Mówi się, jak to się tam gospodarzy i tak dalej. Więc ja zawsze odpowiadam, no to trzeba zapytać tych, dla których ta inwestycja została przeprowadzona. Jeżeli oni powiedzą, że to było zbędne, niepotrzebne, a jeżeli nie, no to zawsze są pewne zasady, które kierują tymi decyzjami. No, z drugiej strony jest to rodzaj postawy obywatelskiej, bo jeśli ktoś w ogóle zabiera głos i mówi, dlaczego ten chodnik nie idzie koło mojego domu, tylko domu sąsiada w sąsiedniej wsi, to znaczy, że chce mieć udział w tym, co się dzieje. Tak, ale to bym nawet zaliczył do, tak jak pani tu zauważyła, do takiej pozytywnej postawy, bo takie dyskusje rozwiązują te problemy wręcz. Każdy pilnuje swojego. Tak, i wtedy można wyjaśnić pewne rzeczy właśnie, dlaczego nie tu, tylko tam. Ja miałem na myśli coś innego, że mówi się nieprawdę, tak świadomą nieprawdę, tak? Żeby zaszkodzić, nie po to, żeby wnieść coś do tej wspólnoty samorządowej, tylko po to, żeby z góry kogoś być może pomówić. Ja jeszcze raz podkreślam, nie wiem, nie znam tej sytuacji w szczegółach. Uogólniamy ją w tym momencie. Natomiast no, wójtowie to niestety, no, nie rozumiem, że trzeba mieć mocniejszą, grubszą skórę czy jakąś inną. Ale w momencie, kiedy spotyka pan się z takim szkalowaniem, z takim kłamstwem, to co, staje pan na środku rynku i tłumaczy pan, że cudzysłów nie jest wielbłądem, pozywa do sądu, czy stara się gdzieś pomiędzy ja nie miałem takiej sytuacji, żebym pozywał, ale miałem też sytuacje takie, które no, pasowałoby tłumaczyć i udowadniać, że białe jest białe, a czarne jest czarne i wszyscy to widzą. A dana osoba próbuje udawać, że jest inaczej, więc wystarczy mi, że społeczeństwo słyszy to tłumaczenie, słyszy takie ewentualne zarzuty. I weryfikuje przy wyborach. Weryfikuje, tak, i ocenia. I myślę, że to jest lepsze niż wyrok sądu, który no, może być czasem kontrowersyjny. W takim razie, skoro już przy tych drogach i chodnikach jesteśmy, no za momencik zamkniemy rok 2017, zresztą już połowa października, co prawda piękna pogoda, ale prace przy drogach, chodnikach pewnie powoli będą zmierzać ku końcowi, jak to wygląda w Korzennej. Co się udało zrobić? Muszę powiedzieć, że w tym roku imponująco to wygląda, dlatego że wydaliśmy co prawda dużo środków, bo około 5 czy nawet ponad 5 milionów złotych,
ale jest to bardzo duży zakres inwestycyjny, to jest ponad 10 km dróg, ale połowa tych dróg to jest w standardzie już takich naprawdę bardzo wysokim. To jest wymiana nawierzchni, wymiana wręcz części podbudowy, to jest wyłożenie poboczy, utwardzenie poboczy i wyłożenie rowów korytami, więc poszerzenie w dużej mierze. Poza tym wykonaliśmy kilka odcinków, ponad 2 km chodników na terenie gminy wspólnie z powiatem tutaj. W których miejscach? W miejscowości Wojnarowa głównie. Tam jest bardzo długi odcinek. Zresztą tam było bardzo niebezpiecznie. Były tam wypadki śmiertelne w przeszłości, także myślę, że udało nam się tutaj znacznie poprawić komfort poruszania się i bezpieczeństwo mieszkańców. Nie tylko mieszkańców Wojnarowej, dlatego że każdy kierowca, który przemieszcza się tą drogą. Znacznie przyjemniej mu się jedzie, kiedy jest chodnik i nie ma niebezpieczeństwa uderzenia, szczególnie wieczorem. Szczególnie wieczorem pieszego. Właśnie, bo mimo wprowadzonych, uważam oczywiście właściwie dobrych tych zasad, żeby... Odblasków. One rzeczywiście powodują tutaj poprawę bezpieczeństwa, bo kierowca coś jest w stanie zobaczyć już z większej odległości. To mimo to różnie to bywa. Ja bym z tymi odblaskami zastanawiała się jeszcze nad tym, panie wójcie, czy wystarczy mała maskotka, czy jednak przydałaby się kamizelka odblaskowa, no właśnie, która będzie bardziej widoczna. Ta maskotka nie zawsze zdaje egzamin. Bywa schowana. Toż czasem lepiej wygląda pieszy, który ma po prostu jakąś odzież oznakowaną jakimś pasem i to jest bardziej skuteczne. I natomiast no, kamizelki wyglądają wspaniale. Ja czasem przejeżdżając gdzieś drogami powiatowymi zwracam uwagę, często maluchy wychodzą, oczywiście przedszkolaczki wychodzą na spacer i wszystkie wyposażone w kamizelki. Mimo, że to jest często właśnie słoneczny dzień, południe nawet, ale takie... Się uczą. Niech się uczą. Mhm. Wpajanie dzieciom, że bezpieczeństwo to jest bardzo ważna sprawa, nie tylko dla pieszego. Również... I że taka kamizelka to nie jest wstyd. To nie jest według młodzieżowego slangu obciach, tylko tak. Co podnosi bezpieczeństwo, może rzeczywiście w tę stronę pójść. Zresztą gmina Gorzów, na zdanie wielu sądeczan, sądeckich rowerzystów, także jest świetną bazą wypadową właśnie na rowery. Pewnie pan to już też zauważył. Oczywiście, że zauważyłem, dlatego że mamy bardzo właśnie bogatą sieć dróg, taką, która... To są drogi, które czasem są bardzo mało używane przez mieszkańców, mały ruch, więc można tymi drogami pięknie objechać całą Korzenną i nie tylko naokoło, ale wzdłuż i wszerz również. Także wiem, wielu moich znajomych właśnie mówi mi o tym, że bardzo fajnie się poruszać naszymi drogami. Są to właśnie takie też miejsca jak rezerwat Cisów, czy Bukowiec, rezerwat przyrody nieożywionej. Wspaniałe widoki w okolicy lotniska w Jasiennej, czy Miłkowa, widok na jezioro. Naprawdę polecam i zapraszam serdecznie. Boom niesamowity przeżywa spacer wśród drzew u naszych sąsiadów południowych na Słowacji. Za chwileczkę coś takiego ma powstać w Starym Sączu. Turystycznie w którą stronę Korzenna pójdzie? Jak będziecie przyciągać turystów do siebie i proponować im, żeby zostawili trochę grosza? Jesteśmy na takim etapie wypracowywania właśnie oferty dla turystów. Chcemy skorzystać z programu Interreg i właśnie przygotować taką ofertę, typową ofertę dla turysty z zewnątrz, ale nie tylko, dlatego że wiąże się to oczywiście z budową pewnej infrastruktury. Myśmy już raz próbowali ubiegać się, nie udało się. Poprawiamy ten wniosek, zmieniamy troszeczkę jak gdyby profil w takim kierunku, żeby oczywiście udało się pozyskać środki. I nie ukrywam, że chcemy właśnie w ramach tego projektu stworzyć taką ścieżkę, taką trasę turystyczną wzdłuż naszej gminy, łącząc szlaki turystyczne, na przykład tutaj od południa szlak imienia generała Gongora
z tym szlakiem turystycznym, który biegnie od Ciężkowic przez Bobową do Jamnej. Gdyby się udało pozyskać te pieniądze, to kiedy byłyby szanse na budowę takiej ścieżki? No to jest teraz właśnie takie trudne do zdefiniowania, dlatego że wszystkie nasze inwestycje, które zostały zrealizowane albo rozpoczęte wczesną wiosną, udało się terminowo zakończyć. Natomiast no, pojawiły się teraz opóźnienia związane z tym, że jest bardzo mało wykonawców na rynku. Ceny... O tym coraz głośniej. A może nawet nie chodzi o to, że jest mało wykonawców, tylko chodzi o to, że jest dużo zleceń. Ceny poszły w górę i zaczyna się taka karuzela, że myśmy sami po 2-3 razy ogłaszali te same przetargi na te same zadania, ponieważ po prostu oferty, które za pierwszym razem złożyli wykonawcy, no znacznie przekraczały wartości kosztorysowe zadań, które chcieliśmy realizować. Więc to się tak nakręca i zaczyna być naprawdę trudno. Może trzeba docenić pracownika po prostu odpowiednio. Tak, ja mówię tak. Trudność polega na tym, że mieliśmy inaczej przygotowane kosztorysy, a teraz zaczyna brakować do 30, a nawet więcej procent. Natomiast ja mówię tak, no, nie chcemy mieć tanich inwestycji, chcemy mieć solidnie wykonane inwestycje i za takie pieniądze chcemy zapłacić takie pieniądze, jakie powinno się zapłacić. A tam nie będzie poprawek. Żeby nie było poprawek, żeby nie było później krytyki, że można było lepiej, można było solidniej i tak dalej. Często właśnie tak się dzieje, że w trakcie realizacji inwestycji trzeba coś poprawić, trzeba coś dodatkowego zrobić. Jeżeli wykonawca dał taką cenę, że już nie ma z czego dołożyć, a być może, że to jest na poziomie takim, że nie zarabia w ogóle, no to trudno się z nim później rozmawiać. Wróćmy jeszcze na chwileczkę do tematu związanego z bezpieczeństwem. Realnych kształtów nabiera miasteczko ruchu drogowego w Korzennej. Tak, oczywiście. W zasadzie to już jest na takim finiszu, ale zdaję sobie sprawę, że już tutaj w studiu mówiłem o tym, że może uda nam się na zakończenie chociaż wakacji uruchomić. Niestety pogoda nie dopisała. Mieliśmy dużo problemów, dlatego że część inwestycji realizujemy przez nasz zakład komunalny, spółkę z o.o., w związku z tym, że była właśnie taka sytuacja, że niektóre inwestycje, jak na przykład drogowe, mieliśmy ograniczony czas rozliczenia, bo dostaliśmy na to środki finansowe i nie można było przedłużyć tego terminu realizacji, więc no, musieliśmy te priorytety troszkę pozmieniać. Tutaj miasteczko ruchu drogowego realizujemy wspólnie z Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. Kiedy będzie gotowe? No ja myślę, że to już jest ostatecznie to początek listopada, dlatego że no już teraz myślę, że i tak pogoda nie dopisuje, chociaż teraz? Ostatnio spotkałem się, no dzisiaj oczywiście... W tym tygodniu cały czas będzie złota Polska. Tak, ale w tym tygodniu nie zdążymy, więc obawiam się, że to już tak naprawdę przyszły sezon takiej prawdziwej radości dla tych, którzy będą korzystać z tego miasteczka. Świętowaliście Dzień Nauczyciela z uczniami? Ale rzeczywiście, świętowaliśmy i to kilka dni, dlatego że zaczęliśmy w piątek. W każdej szkole odbywały się akademie. Myśmy mieli taki oficjalny gminny dzień wczoraj. Ale mieli nauczyciele powód do radości? Oczywiście, że mieli, dlatego że przekazywaliśmy... Ja ufundowałem nagrody dla dyrektorów i nauczycieli, tych, którzy zdaniem dyrektorów zasłużyli sobie na taką nagrodę. Ale to nie wszystko. My jesteśmy wyjątkową gminą tutaj pod względem edukacyjnym, dlatego że już od 4 lat fundujemy stypendia naukowe dla wybitnie uzdolnionych. I to jest ponad setka takich dzieci. Jaką średnią trzeba mieć, żeby być wybitnie uzdolnionym w gminie Korzenna? Czy chodzi o jakieś konkretne uzdolnienia w kierunkach? Ja tylko zwrócę uwagę na te średnie, które wczoraj mi tak zapadły podczas przekazywania tych właśnie dyplomów i stypendiów. Więc były takie średnie jak na przykład 5,95. Gratuluję. Więc... Ja też jestem bardzo... Robi wrażenie. Robi wrażenie. Mamy wśród siebie rzeczywiście uzdolnioną młodzież, jeśli tylko jesteśmy w stanie jej pomóc, choćby finansowo czy stypendium. Także, bardzo dobrze. Także jeszcze dzisiaj spotykam się z młodzieżą właśnie z
ze szkół z Korzennej, Lipnicy, Wojnarowej, Jasiennej. Wczoraj było Mogilno, Posadowa, Koniuszowa, Siedlce, Miłkowa, Janczowa. Wszystkie szkoły są objęte, a nawet uczniowie, którzy nie uczęszczają do naszych szkół, a złożą oczywiście w odpowiednim czasie wnioski, też otrzymują takie stypendium. Uczniom życzymy, żeby mieli takie szkoły, do których będzie się im rano chciało wstawać i iść, a nauczycielom na zakończenie życzenia? Myślę, że to, co ja bym sobie życzył, gdybym był nauczycielem, to myślę, że wspaniałej młodzieży i takiej satysfakcji z tych sukcesów, które ta młodzież osiąga, a jest się z czego cieszyć, bo jak obserwuję właśnie chociażby te występy, akademie, czy... Małych Janczowioków, którzy przed chwileczką byli u prezydenta. No właśnie, wczoraj rozmawiałem z panią dyrektor, która była mile zaskoczona, ponieważ była umówiona z panią prezydentową i nagle wychodzi pan prezydent i pyta się, czy może zastąpić żonę, tak? Więc niespodzianka niesamowita. Więc tych przykładów można by było mnożyć. Bardzo się cieszę. Myślę, że warto inwestować w młodzież, bo to jest nasza przyszłość i to są wspaniali ludzie. Leszek Skowron, wójt gminy Korzenna. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz.